Cześć wszystkim, witam Was na kanale Pod Klucz. Jestem troszeczkę zdenerwowany, bo tą plamę, którą przed chwilą widzieliście na ścianie, powstała w świeżo wyremontowanym domu, który tak naprawdę remont zakończył się w marcu i już po kilku dniach obfitego deszczu, bo tak naprawdę dwa dni pada deszcz, mamy mokrą plamę na ścianie w sypialni. Nie wiem, co się będzie działo po zimie, strach pomyśleć, ale naprawdę jestem przerażony i zbulwersowany tym, jak to wszystko tutaj jest zrobione. Pamiętacie, ile razy Wam mówiłem o płycie balkonowej? W dalszym ciągu nie ma żadnej interwencji, żadnej reakcji ze strony osób, które powinny tutaj tą płytę balkonową naprawić. Jak zresztą została naprawiona, to widzieliście, także jest jeszcze chyba gorzej niż było. Zacieki na elewacji. Ta plama, którą widzicie, powstała, jeżeli zobaczycie tutaj z zewnątrz, ona powstała pod tym daszkiem, który jest tutaj pod tym skosem, także ja nie wiem, skąd to się tak naprawdę tam wzięło, gdzieś tam coś z dachówkami czy coś, no nie będę zgadywał nawet, bo nie mam pojęcia. W każdym razie to jest mniej więcej stamtąd ta plama, nie wiem, tam gdzieś jest po prostu ogromny zaciek, nie wiem, co ma na to wpływ. Od razu, jak tylko to zobaczyliśmy, a to jest naprawdę świeża rzecz sprzed naprawdę, nie wiem, pół godziny temu, odkryliśmy tą plamę, zgłosiliśmy tą plamę do osób odpowiedzialnych za tą budowę tego domu i za te wszystkie tutaj prace. Także to już jest wszystko. Czekamy teraz na interwencję. Mam nadzieję, że ta interwencja będzie bardzo szybko, bo to naprawdę wymaga bardzo szybkiej interwencji. O płycie balkonowej to chodźcie zobaczyć jeszcze raz tą płytę balkonową, bo nie wszyscy pewnie znają sprawę. Także sprawa jest taka, że ta płyta balkonowa była już naprawiana po zgłoszeniu, że jest z nią problem. Naprawiona została tak, że jest wszystko popękane, płyta przecieka na wylot. Żadnej kolejnej interwencji, reakcji ze strony ludzi, którzy powinni tą płytę naprawić, nie było od tamtej pory, a to już minęły miesiące. Także po prostu jest katastrofalnie. Jeżeli chodzi o płytę balkonową, jest katastrofalnie i będzie, podejrzewam, że jeszcze gorzej. Zobaczcie tutaj tę obróbkę blacharską. Nie wiem, czy to tak powinno wyglądać, czy to powinno być bardziej spasowane, nie wiem, obrobione silikonem, ale moim zdaniem to jest naprawdę, no nie powinno tak wyglądać, chociaż się do końca tym nie znam. Tutaj na kolejnym ujęciu widzimy zacieki na rogu elewacji, na rogu budynku. No po prostu skandalicznie to wygląda. Widać, że to ewidentnie gdzieś wycieka spod blacharki, która jest, no moim zdaniem, źle zrobiona. Jesteśmy teraz na dole, pod balkonem, tak tym, którym zgłaszałem wielokrotnie, że jest z nim problem. Tu jak widzicie, to już się naprawdę łuszczy elewacja, są zacieki, ewidentnie tutaj wszystko przecieka. Także to jest już po pracach naprawczych, te przecieki, te zacieki, to jest po prostu, no po prostu dramat. Zacieki na elewacji, jeszcze w międzyczasie pokażę Wam, jak te zacieki wyglądają tam u góry. Na samym rogu, bo tego tak nie widać z tej strony, to jest bardziej od boku, także są fatalne. Prosto gniazdka elektryczne, to już Wam też pokazywałem, ale dla tych, co są nowi na kanale, możecie sobie zobaczyć to wszystko. Zobaczcie, tu jest wszystko, jak to jest wszystko mokre. Tu jest cała elewacja mokra, widać pas mokrej elewacji. To jest totalny dramat. Także ja nie wiem, no tutaj jest ten styk płyty balkonowej też zgłaszany. Też reakcja była taka, że to po prostu zakleili tylko jakimś tam, nie wiem, cementem, zaprawą. To nie jest w ogóle dobrze zrobione. Tutaj jest klejona jakaś próba wklejenia jakiejś taśmy, pewnie związanej z hydroizolacją, ale zobaczcie, jak to jest wszystko zrobione. To jest po prostu, dla mnie to jest jedno wielkie nieporozumienie, popękane. Tutaj na styku, tutaj elewacja odpada. Tutaj proszę zobaczyć, zacieki spod elewacji, ewidentnie gdzieś woda wypływa spod elewacji. Katastrofa, dla mnie to jest po prostu katastrofa. Także słuchajcie, te wszystkie usterki, które Wam teraz pokazałem, ja już pokazywałem je wielokrotnie, nic się w tym temacie nie zmieniło. Reakcji jak nie było, tak nie ma. To są poważne rzeczy i osoby, które są za to odpowiedzialne, tak naprawdę nie skontaktowały się ze mną, żeby udzielić mi jakiejś, nie wiem, pomocy w tym zakresie. Po prostu ja mam na to 5 lat gwarancji i ja tej gwarancji nie mogę wyegzekwować, bo tak naprawdę wysyłając maili już niezliczoną ilość, nie ma żadnej reakcji. Te wszystkie zacieki, te wszystkie łączenia płyty, płytę balkonową, zgłaszałem już nie wiem jak ile razy i tak naprawdę jak problem się tylko pogłębia. Zobaczcie, jeszcze na koniec Wam powiem, nie będę tego odcinka przedłużał, ale na koniec Wam powiem odnośnie podbudowy pod balkon. To, co tu zostało zrobione, to nie wiem, ile ma milimetrów. Nie wiem, czy to tak się kładzie. Zobaczcie, to po prostu tak jak mówiłem wiele odcinków temu jeszcze, jak oni to położyli, że to będzie odpadać. Tak się to dzieje. To ma, nie wiem, ile milimetr grubości. Także to wszystko będzie pękać, odparzać się. Tak samo mi mówili tutaj ludzie, którzy przychodzili na wycenę
pracę remontowych w moim domu. Oni tylko to zobaczyli, powiedzieli, proszę pana, to się panu będzie z powrotem odparzać, tak jak było. Także to mam, mówię, milimetr chyba grubości. Tak się tutaj ta robi. Także czekam, wysłałem informację odnośnie tej plamy, bo to jest po prostu skandal. I zobaczymy, co będzie. Trzymajcie się do następnego odcinka. Pozdrawiam was serdecznie. Na razie, cześć.